Panie Burmistrzu, ja wyraźnie i na pewno wszystkim było to słyszalne, że podałem ponad 20 tysięcy pojazdów i na pewno nie jest Pan w stanie stwierdzić, jaki będzie ruch po rozpoczęciu tej inwestycji. Ja mam pytanie, czy jest Pan w stanie to wyliczyć i podać nam? Ale proszę Pana, to nie trzeba... Ale proszę Pana, to jest jeden temat. A teraz tak, czy Pan jest w stanie... Ja tu zaraz oddam głos Pani Dyrektor Zarządu Dróg, proszę Państwa. Mówimy o takiej rzeczy. Mówimy o sytuacji, kiedy ruch jest kontrolowany i jest objazd. I mówimy o sytuacji... Przepraszam. Ale co się stanie, panie burmistrzu, jak będzie dalej jechać 10 czy 12 tysięcy samochodów i nie będzie, i droga będzie wyglądać tak jak dzisiaj? Co pan zrobi? Ja mam do pana pytanie. Nie, pan robicie, powie, no to proszę sens, bardzo. Jaki jest sens z Warszawy, no, jechać z Warszawy do Gdańska, to, tak, ruch wahadłowy ma do wyboru. Ruch wahadłowy, jaki 15 kilometrów będzie. Ale proszę pana. Ale proszę pana, proszę bardzo, wczoraj na światłach był korek. I proszę bardzo, dlaczego kierowcy pojechali... Przejadą ci, co z Olsztyna jadą w kierunku Gdańska. Ale przejadą jeszcze inni. Kierowcy się między sobą porozumiewają. Też jadą na warszawskich rejestracjach. Dalej. Ale panie burmistrzu, pan nie jest w stanie tego przewidzieć, bo ja nie chcę panu w historii wypominać, czego pan też nie był w stanie przewidzieć i efekt był taki, a nie inny. Może chodzi o inną sprawę. Może chodzi o inną sprawę. Panie burmistrzu, bo oczywiście naszą rolą jest podejmowanie decyzji i przewidywanie pewnych sytuacji. Dalej, w tym przewidywaniu jest zawsze ryzyko. Jest zawsze ryzyko i nigdy tego ryzyka się nie pozbędziemy. Panie burmistrzu, pan z wielkim przekonaniem kilka lat temu mówił o swoich słusznych decyzjach. I niestety nie okazały się słuszne. No, nie będę wypominał, bo na większości są znane. Które dotyczyły tego, czym pan zawiadywał. Dalej, panie burmistrzu, może okazać się, że pan jest jedyną osobą zainteresowaną, żeby ta droga nie była udrożniona, nie była poszerzona. Jeszcze z innych względów. Może tak jest. Może tak jest, proszę państwa. Panie wójcie, ja mam, znaczy, my akurat mieszkamy przy samej drodze, tak? Przy samej. Naprawdę, nie chcemy to z wielu aspektów, z aspektów bezpieczeństwa. Ale proszę panią, ja powiem pani w ten sposób. Ja... Tu nie ma osoby, tu nie ma żadnej osoby, również mnie, zaliczam się do tych osób, która by chciała zwiększenia ruchu. Tu nie ma takiej, tylko teraz jest taka sytuacja, proszę panią. Mamy określoną sytuację. Proszę, proszę państwa, dobra, ale okej. Dobrze, zaraz będzie konsorcjum się też na ten temat wypowiadać. Proszę państwa, ale nie ma pani żadnej gwarancji, że nie podpisując porozumienia na objazd, że ruch na tej drodze się nie zwiększy. Czy ma pani jakąś gwarancję? Nie. Nie i dalej. Nie ma pani gwarancji. Dalej, proszę państwa. Słucham? Nie ma czegoś takiego. Dalej, w Lubajnach, proszę państwa, są firmy, które korzystają z pojazdów ciężarowych. To nie jest tak, że tu jest tylko ruch osobowy. Są takie, takie firmy są, były i będą i się będą dalej rozwijać. Proszę państwa. I nikt tego ruchu nie zatrzyma. Dalej. Proszę państwa. Proszę państwa. Ja mogę oddać głos, jeśli chodzi o organizację ruchu na drodze powiatowej. O organizację ruchu na drodze powiatowej odpowiada pani dyrektor. Proszę państwa. Okej, można przyjść na takie spotkanie, można pokrzyczeć. Można i po to się spotykamy. Po to się spotykamy, proszę państwa. Tylko też trzeba pewne rzeczy przewidzieć. Pewne rzeczy trzeba przewidzieć. Ale proszę pana, przecież nie przewidzieliście. Proszę państwa, naprawdę. Ale proszę państwa, nikt szkół nie zamknie. Ja oczekuję od was nawet propozycji, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, prawda, dodatkowo zwiększyć tutaj ilość komunikacji, prawda, za którą można, jak to się mówi, zyskać pieniądze. Proszę państwa, dalej. Jeśli mówię o bezpieczeństwie, chodzi również o zatoczki, gdzie zatrzymują się okejki, to są kwestie bardzo ważne i te kwestie wszystkie mogą być podejmowane. Ale to się należy bez głupiego objazdu. Ale proszę panią, ale należy się, ale nie powiem pani. Drogi, że najpierw na wszystko zabierzecie, a pan później daje. Ale nam pracę? Przepraszam, co my zabieramy? No w spokój i ciszej. Ale proszę państwa, nikt mi nie powie, że dzisiaj to jest też oaza spokoju, też jeżdżą samochody, też jeżdżą motocykliści. No tak pana, jest. To po co jest to zebranie? Po to, żeby państwa poinformować, wysłuchać państwa i na tej podstawie podjąć decyzję. A decyzja nie została już podjęta? Proszę państwa, nikt jeszcze żadnego porozumienia nie podpisał. No to
odbywają się. No to może proszę zagłosuje państwa, kto chce, a kto nie chce. Proszę państwa. Będzie to wiążące, czy nie? My się nie zgadzamy po prostu jako mieszkańcy. Ale pan nie może mówić za wszystkich. Pan nie może mówić za wszystkich. Jedyna forma, proszę państwa, to nie jest forma referendalna, jest forma spotkania, żeby wysłuchać państwa uwagi. Ale wysłuchać państwa uwagi, to jest podstawowa rzecz. Dobrze, są przetargi, kilka miesięcy trwają. Proszę bardzo, ale ja słyszę pan pytanie. Ale są kilka lat prowadzone. No, ale ja mogę, proszę pana, po to tu jestem, żeby odpowiadać na pytania. Proszę bardzo, na temat organizacji ruchu może pani dyrektor proszę. Ale pani, a pan pierwsze pytanie, a ile razy pani dyrektor tu przejechał? Ten. Więc może na pierwsze pytanie zadał takie. Ile razy pani dyrektor tutaj przyjechała? Pierwsze pytanie. Ile razy jechała pani na przykład z Lubań do Olsztyna albo z Olsztyna do Lubań, jak były zamknięte rabaty? I ile razy stała pani tam w korku, gdzie rzekomo też było sterowanie ręczne, gdzie facet zwijał kanapki i siebie o 15, a staliśmy jak idioci z małymi dziećmi czasami godzinę, bo czekaliśmy na zmianę i dotycznych świateł. To teraz najpierw pani odpowie na te pytania, a później niech pani mówi nam, co jest dla nas dobre. Znaczy, jeżeli chodzi o ścisłość, to by pani nie notowałam akurat tego, ile razy stałam, ale również jestem użytkownikiem dróg i również stoję w portach, między innymi do Miłomłyna też. Tylko chcę państwu uświadomić jedną rzecz. I pani jeszcze, jeżeli... do pracy czy w pracy? Ale ja panią bardzo grzecznie wysłuchałam, więc proszę mi też dać powiedzieć, bo ja nie mam zwyczaju nigdy się przez nikim przekrzykiwać. Aha, to teraz na kulturę zwyciężymy, bardzo proszę. Proszę państwa, jeżeli nie będzie uregulowanego ruchu, to co pan wójt mówił, czyli jeżeli nie wyrazimy zgody na to, bo panowie cały czas przyjmują państwa uwagi, to nie jest już zdecydowane, proszę to przyjąć pod uwagę, że my słuchamy państwa cały czas, bo wy jesteście na bieżąco tutaj i wiecie o wszystkich problemach, my nie zawsze zauważymy, bo nie jesteśmy codziennie. Dlatego bardzo... A co pan zrobi, jak nie będzie tego ruchu puszczonego, a i tak samochody będą jechać i pan zrobi protest? I co z tego? Mamy ograniczenia tonażu i państwo jeździcie i my jeździmy i widać, jak kierowcy przestrzegają w każdym miejscu. Chcę państwu tylko powiedzieć, że jeżeli nie będzie tego wjazdu puszczonego, a ruch będzie się sam rozkładał na ulicę i również będą jeździć tędy, my nie będziemy w stanie w tym momencie nad tym po prostu zapanować, bo to jest droga publiczna i każdy ma prawo jechać, tak? Uważają, że konieczne jest to poszerzenie, czy to jedyne, że na lokacji jest to, że to 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 są po prostu, zależy w jakich godzinach, bo ja jeżdżę też codziennie tamtędy. Raz można przejechać, w ogóle nie ma ani jednego samochodu, który stoi, a drugi raz po prostu się skumuluje, bo prace trwają. Również pod tym obiektem mostowym jest wstrzymywany ruch. Ponad 60 pociągów jeździ, to wtedy jak będą rogatki zabijać, wszystko będzie stało. I spokój, no i tak, no bo kolej ma już w założeniu, że rogatki będą. Proszę pana, może mówię, miałem okazję z panem indywidualnie rozmawiać i no, troszeczkę jestem zaskoczony, że akurat reprezentował pan troszeczkę inne zdanie. Ja się cieszę, proszę państwa, że
obawy są rzeczą słuszną w tej sytuacji. Ale mówię, skupmy się na dyskusji konstruktywnej, bo akurat mówiąc szczerze, decyzja nasza oczywiście musi być podjęta. Nie została, jeszcze raz podkreślam, podjęta. Ja miałem okazję, mówię, rozmawiać z tymi, którzy mieszkają na bliżej. To, że ktoś zmienia zdanie, to też ma prawo zmieniać zdanie. To, że ktoś ma prawo mieć wątpliwości, to, że będą utrudnienia, to wszyscy wiemy. Tylko jeszcze raz, proszę Państwa, podkreślić. Nie rozmawiał Pan, panie wójcie. Ja mam firmę, ja po prostu powiem, mam firmę, zatrudnia 6 pracowników i cały czas tutaj jeżdżę, tak. Kto zwróci mi w ciągu 2 lat za 6 pracowników, których te 3-4 godziny dziennie, po 15 nie będzie. No ale proszę pana, pan od razu przedstawia sytuację, mogę powiedzieć, skrajną. Oczywiście, że tak. Dalej, pan przedstawia sytuację, jeśli faktycznie ten cały strumień pojazdów, tych 20 kilka tysięcy plus 8 na tym, to ja się z tym zgadzam, proszę pana. Ale dlaczego pan w ten sposób to przedstawia? Ale proszę pana, nie chcę, to niech mi pan też udowodni, że pan poniesie straty, że ludzie będą się spóźniać. Ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć i z tym się zgadzam z państwem, że naprawdę oczywiście będą utrudnienia. Będą utrudnienia. Ja proszę pana, codziennie wyjeżdżam na drogę numer 16. Codziennie wyjeżdżam na drogę numer 16 i też są utrudnienia. I w jaki sposób korzystam? Proszę bardzo, tam gdzie jest ograniczona widoczność, co stoi lustro, urządzenie bezpieczeństwa, też po prostu pomaga. Naprawdę, dalej, ruch na 16 jest na poziomie 8 tysięcy, panie burmistrzu. W Samborowie tyle przejeżdża pojazdów, codziennie się też włączamy. I taka jest prawda. I nie tyle, że nie powiem, że to jest idealna, komfortowa sytuacja. Ja wiem. No. Proszę bardzo, jeśli pytanie, to proszę bardzo. Jaki jest interes gminy, pana wójta, w tym, żeby reprezentować interes Bubimeksu, a nie gminy i mieszkańców? To nie jest tak, proszę pana. Jest interes? Absolutnie. Tu nie ma interesu. Interes gminy jest taki, proszę pana. Jest więcej niż korzyści. Proszę pana, to teraz... Żeby powiedzieć, czy nie ma innego rozwiązania. Oczywiście, Bubimeks ma rozwiązanie. Tak jest. Proszę państwa. Proszę państwa. Chce zrobić, że z Lubajny pójdzie, dlatego, że robią to tanio. Proszę państwa. Są rozwiązania, jeździły po całej Europie, są inne rozwiązania, a nie przez Lubajny. Ale proszę państwa, wszędzie na świecie są objazdy, nie wszystkie przez Lubajny, bo nie wszędzie Lubajny się znajdują, no to chyba nie musimy sobie na to odpowiadać. Proszę państwa, jaki jest interes dla gminy? Oczywiście też stawiamy określone warunki. Ale proszę pana, to nie chodzi o popieranie, tylko czy pan zagwarantuje, że pomimo, że ruch będzie odbywał się starą siódemką, czy kierowcy nie skierują się tu w stronę Lubaj? I nie jest pan w stanie tego ograniczyć w żaden sposób. Nie jest pan w stanie. Tak się najczęściej odbywa. To jest taki sam argument, znacznie mocniejszy, panie burmistrzu, bo tak się zachowują kierowcy, bo pan na pewno nie raz stał przy światłach, jak przejeżdża pan przez siódemkę. Ale jak ty ciągle mówisz, to ludzie mnie nie słyszą. Z kolei tak, proszę państwa, to jest taka bałamuta, kontrolowane, niekontrolowane. Za ruch jest ustawa o ruchu drogowym i ona decyduje, jak się ludzie mają zachowywać. Niech 2000 samochodów dodatkowo nawet wjedzie, to nie jest to samo co 23. Ja wolę niekontrolowane w cudzysłowie 2000 niż 23 tysiące. No. No, może tu jeszcze panowie z Budimexu się wypowiada na ten temat, na ile są przygotowani. Proszę bardzo. Nie wiem, ile żeście dostali za to. Witam państwa. Chciałem podkreślić, że na pewno to nie podlega żadnej dyskusji, że jak pójdzie ruch czy siódemką, czy przez Lubajny, to jak państwo się nie zgodzą, to i tak pójdzie też przez Lubajny. Na pewno częściowo! Ale nie pójdzie przez Lubajny. Tylko wtedy bez żadnej organizacji z naszej strony, ze strony gminy, powiatu. On będzie szło odbywał samoczynnie. To na pewno tak będzie. To nie podlega żadnej dyskusji. Także a dlaczego? Inaczej, to ale nie proszę ma, pana, ale dlaczego? To nie jest żadne straszenie, to jest fakt. Ja mieszkam w Olsztynie, tam miasto teraz prowadza dużą inwestycję tramwajową. Mieszkam przy głównej ulicy Sikorskiego, nie wiem czy ktoś wie, która to jest ulica. I tam był duży ruch z tak zwanej sypialni do centrum. Budują przy niej tramwaje. I teraz połowa tej ulicy jest zablokowana i wszyscy mówili, że będzie zamknięte miasto, sparaliżowane. Tą ulicą teraz nie ma żadnych korków. Wszyscy znaleźli nagle inną alternatywę i nikt nikomu nie kazał jeździć. To przejazd, to pan porównuje. Jest kupa obiadów naokoło, będzie ten wszystkim można przejechać. Ale jest komunikacja
miejska, no niech się pan walnie w głowę. Ale no. Powiem, Ania, kurde, człowiek. Kto nie chce, to mówię wsiądzie pan państwu, autobus. Że na pewno, nieważne czy państwo się zgodzą, czy nie, jak się zgodzą, to wtedy będzie pod jakąś kontrolą odbywa się. Ale proszę pana, no ja na pewno będzie większy niż pan. To jest tak. Ale do pana jej. To nie, zależy od nas, to zależy od kierowców. Ja jak będę stał na światłach, widział, że jest kolej przede mną 5 km i nieważne, że zrobię 25, ja będę jechał, to pojadę sobie w drogę. Każdy by tak zrobił. Tak. Tak, tak, tak. I w drugą stronę to też działa. Na pewno nie będzie mniejszy, niż teraz jest. Na pewno nie będzie mniejszy. Tak, tylko pod żadną nie będzie kontrolą. Będzie się odbywał tym... Zapraszam, jak jeśli spuścicie ruch przez Lubajnię, to ja pana zapraszam do mojego domu, gdzie mieszkam. Nikt nam nie mówił, że mamy uczestniczyć, partycypować w budowie siódemki. Ja mieszkam przy Łukowie i wiem, jak to wygląda. Tak się mam pani nie musi tłumaczyć. Mieszka pan w samej drodze, jak akurat przyje za drogę. No czyli jest pani świadoma tego, że tu zawsze jest alternatywa jakaś dla kierowców, tak? I tu jest też taki... Tu już, jak wójt już na początku mówił, oprócz obwodnicy Ostrudy... Ja mogę powiedzieć tylko tak. Mogę powiedzieć jeszcze tylko tak. Jak wójt zaczął na początku, oprócz obwodnicy Ostrudy, będzie się budowała, już się buduje właściwie przez inne firmy, części siódemki za, w okolicy Nidzicy, o tak można powiedzieć. Z drugiej strony z Miłomłyna zacznie się kontrakt za pół roku od, za Elblągiem, także ten ruch, który jest w tej chwili na siódemcu, na pewno nie będzie taki duży za pół roku. Na pewno nie będzie taki duży, bo ja bym nie pojechał w życiu siódemką, żeby stracić 3 godziny na trasie. To ale proszę pana, proszę pana, a jak na przykład budowaliście, a na przykład jak była budowana siódemka przy Nidzicy, czy gdziekolwiek ktoś zbadał, o ile spadł ten ruch? Na pewno spadł. Ale na pewno to znaczy o ile, bo na pewno to ja też mogę panu powiedzieć, na pewno jutro będzie padać. To znaczy ile? Nie było czego, nie było takiej, no to widzi pan, i teraz taką wielką budowę puści pan przez taką wioskę, gdzie chodnika nawet nie ma? Chodnika chcecie zrobić dopiero jak albo jakiś dodatkowy wpływ. Znaczy nie wiem, czy to się da określić, jakie pan będzie miał straty, ale korzyści jakieś dla gminy w postaci... Ale nas korzyści dla gminy nie obchodzą. Nas interesuje gmina, nie obchodzi. Dla gminy, tak, ale nie dla ludzi, dla gminy, nie dla gminy. Znaczy gmina poprzez drogę. Droga to nie jest ani moja tak naprawdę, ona jest nas wszystkich, tak? No. Gmina poprzez chodnik, nie wiem czy pan rozumie co to jest chodnik. Chodnik z Lubań do Ostrudy. Chodnik do Ostrudy, tak? Nie ma możliwości wcześniej zrobienia chodnika, my musimy zrobić poszerzenie, żeby puścić ten ruch, potem możemy zginąć to poszerzenie, zrobić chodnik. Bo pan wie, że jest ruch,
bo już nie ma fizycznej możliwości, żeby zmieścić tam jeszcze coś. My to wchodzimy w tereny nie nasze, nie w zarządzie powiatu. My nie możemy sobie poszerzać drogi w nieskończoność, bo ktoś chce chodzić ścieżkę i jeszcze jedno jest nierozumiałe. To jest kwestia powiatu. My się to teraz próbujemy dogadać. Jak się nie dogadamy, to jest... O jak to mam w poszerzeniu mówi, jak z jednej strony są tory, a z drugiej strony są... Nie pan chce poszerzać, na tory pan wejdzie z chodnikiem. My według wymogów generalnych mamy pół... Przyjdź, zobaczy pan teraz, jak to wygląda. Tu są tory, tu są domy. Nie pan chce poszerzać. Pół metra mamy tylko poszerzenia, żeby zrobić 6 metrów. Czyli po prostu wyjdzie najtaniej. Też poszerzenie. Ale słuchajcie, no to jeżeli jest najtaniej, bo pół metra tylko poszerzy i to Halo, przepraszam, a rowerem będę jechała proszę państwa, proszę państwa, oczywiście możemy się nawzajem przekrzykiwać. Ja na wstępie powiedziałem, po pierwsze, porozumienie nie zostało jeszcze podpisane. Druga sprawa, celem tego spotkania jest również to, żeby od państwa usłyszeć te wątpliwości. Bardzo słuszne, jak pan tutaj słusznie zauważa, ja to podkreślam i będę to podkreślał względem bezpieczeństwa. Dalej, proszę państwa, dopiero jeśli porozumienie zostanie podpisane, gdzie my oczywiście musimy zabezpieczyć, powiem szczerze, interesy państwa, bo jeśli za to firma Budimex wybuduje, prawda, część drogi, czy położy nakładki, ja nie chcę mówić gdzie, w którym miejscu, bo to są, nie chcę mówić, że to są szczegóły, to są bardzo ważne sprawy, ale one w tej chwili trwają po prostu uzgodnienia i też tu od państwa postawy trochę zależy, jakie te roszczenia z naszej strony będą, bo one już w jakimś sensie zostały postawione. Ja powiem w ten sposób, proszę państwa. Tajemniczo to jest. Panie burmistrzu, panie Dąbrowski, ja powiem w ten sposób. Nie chodzi o wróble na garści, ale chodzi też o taką sytuację, że i tak ten ruch u państwa będzie wzmożony. Wszyscy o tym wiemy i każdy z państwa o tym wie. Ale proszę dalej, pana, ale proszę pana. No dobrze, ale to jest po prostu szansa. Nie, szansa. Nie, właśnie wtedy będzie zmartwienie, kiedy droga będzie ulegała dewastacji, kiedy dalej, powiem szczerze, nie będzie chodnika, kiedy, proszę bardzo, części Luba nie ma oświetlenia, czyli ten gwarant bezpieczeństwa nie ma. Ale proszę, dalej, proszę państwa. Są po prostu nic nie należy. To nie jest tak, że większość, bo ja mogę stwierdzić, proszę państwa, w Lubajnach nie mieszka 200 osób, które dzisiaj znajdują się na tym spotkaniu, czy 150, tylko mieszka znacznie więcej. Znacznie więcej. Też nie można jednoznacznie za wszystkich się po prostu wypowiadać. Proszę państwa, dalej, tylko listę, podpisy, to nie jest też tak. To też ale nie proszę jest, pana! Proszę pana. Tak. Proszę bardzo, ja mogę państwu powiedzieć, że odbyło się spotkanie na osiedlu plebiscytowym i powiem szczerze, tam jest zgoda na to, żeby ten obiad poprowadzić. Dobrze, okej. Dalej, za moment proszę państwa, nie tyle, że o wszystkim. A oni też nie mają chodnika. Za moment proszę państwa, za moment odbędę spotkanie w Zwierzewie. I też wysłucham mieszkańców. I na podstawie tych dwóch spotkań będzie podjęta po prostu decyzja. Tyle mogę powiedzieć. Też ciężko powiedzieć, jak się Zwierzewo zachowa. Proszę państwa, tak jest, idzie przez Lubajny, ale poruszają się. Jest tylko 100 metrów do przejechania, tak? Dobrze. Jest tylko od znaku 100 do CPN-u, tak? Chodzi o to. A tu jest 6 km. Dobrze, proszę państwa. Miasto, to nie jest też tak. Miasto też jest cmentarz, prawda, też przy drodze, też z tego korzystają. Dalej, proszę państwa, jest temat schroniska, tutaj pani Basia mówi, też trzeba to wszystko rozpatrzyć. No to są te wątpliwości, które wszyscy mamy. Po to się spotykamy, ale tu nie możemy rozmawiać, prawda, przekrzykiwać się nawzajem. Szukamy argumentów. Ale pan ma mikrofon, a my inaczej nie możemy. No dobrze, ale proszę państwa, no trudno, raz, że jest to nagrywane. Druga sprawa, musiał być idiotą, żeby nie zauważyć, jaka państwa jest postawa. Też to widzę, też to słyszę i też to bierzemy wszyscy pod uwagę. No przecież, proszę państwa, no tak ale jest. Proszę pana, tylko ale też, czy, no. Ale czy w takim razie, jeżeli ten ruch będzie niekontrolowany, to my nie jesteśmy brani pod uwagę, to ten Budimex za to nie odpowiada? I mają dzieci. I mają. Po całej inwestycji. Co wy za to kończycie? Zrobicie już tą drogę numer 7? Jak zrobią? Jeszcze jak potem zrobią? Drogę od 7 do 16 nową z chodnikiem, a co z wjazdem do PGR-u? Dalej zostaną te głazy i płyty, żeby tam... Proszę państwa, to następny temat.
tam, gdzie były prowadzone budowy, przez to mogę powiedzieć, potrzebna jest współpraca z gminą, żeby też odnieść z tego bezpośrednie korzyści. Bardzo często jest tak, że i w ramach porozumień, ale w ramach współpracy, no mogę powiedzieć, powstają i dodatkowe nakładki, i delikatnie powiem, gdzieś dodatkowe utwardzone miejsca. I wczoraj nawet rozmawiając tutaj z przedstawicielami Rady Sołeckiej, od razu było wskazane miejsce tam na Zatorzu, gdzie jest bruk, gdzie bardzo często się na takich dużych budowach zdarza, że po prostu można to przy okazji, powiem szczerze, zrobić, nie na zasadzie załatwiając.